I cześć, witajcie. Kolejny odcinek Nightmare Creatures przed wami. Tutaj sobie zakończyliśmy. Słuchajcie, jeśli chodzi o te etapy, one są dość krótkie. Czy później będzie trudniej i dłużej, ale jak na razie jest ok. Dobrze, gdzie my teraz jesteśmy? Słuchajcie, bo teraz też zapomniałem, jak to było. Tak, to była obrona. Aha, tu było to, dobra. Zapomniałem, jak szły klawisze. Ale spokojnie. Widzę, że nie dali mi tutaj, o właśnie, życia. Myślałem, że jak będzie kolejny etap, to będzie życie na maksa, ale z tego, co widzę, to nie. Dobra, tutaj chyba nic nie zrobimy. Będą nowe potwory, wiecie? O właśnie, jest jeden z nich. Cholerstwo, takie dość duże. Trzeba się tutaj troszkę pomęczyć, żeby go pokonać. Dobra, żeby tu przejść, muszę chyba otworzyć tutaj drzwi. Dobra, wajchę. Wajchę. O to chciałem powiedzieć. Co my tu mamy? Dobra. Nie ma nic. Patrzę, słuchajcie, rozglądam się, bo bywają takie miejsca, gdzie można coś rozwalić. Och, idzie ten. Tego nie lubię. Dobra, chodź tu. Tak myślałem. No. Dobrze. Miejsca, gdzie, no wiecie, poukrywane są jakieś sekrety, ale ja tak nie wiem, gdzie one są. Musimy tutaj sami. Sami je odkrywać. Tu mam skok, tak? Tu chciałem życie trochę zabrać. A tu nie ma nic. Co to by było na tyle? Tutaj na przykład możemy to skosić. Dobra, i tu chyba będzie jakiś sekrecik może, co? No właśnie, jest życie. Jest serce. I największe życie. Trochę naboi. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że możemy stąd zmykać. Idziemy tu. Dobra, nowa forma przeciwnika. Kurczę. To jest chyba topiele, co ile pamiętam. Jego musimy troszkę dłużej posiekać. Dobra, chyba. Chyba padnie, okej. Nic mi tutaj nie spadnie z tego mostu. Nie. Dobra. Tu mamy pacjenta. Chciałbym tak, żeby on mnie tutaj. O. Dobra. Kurczę, no. Wezmę sobie życie. Tu nie ma nic, nie? Beczkę nie można wysadzić. A tu? Nie. Wow, wow, wow. Dobra, tylko teraz z której strony? O, tu jesteś. No to chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Czy to okno można rozwalić? Nie. Słyszę tak. A, dobra, topielec. No to chodź tu.
Babecie. Och, naprawdę. Dobra. Tu nie ma nic. Tu mam życie. Widzę, że mam dwie drogi i teraz nie za bardzo wiem, którą mam pójść. Bo tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Skubaniec. Dobra, za którymś tam razem zaskoczy. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika. Czy to nie jest jakieś ukryte przejście? Znaczy jakiś sekrecik, coś tu? O, o, o. Ach, nie zauważyłem go, słuchajcie. Zaskoczył mnie. Dobra, ale tutaj są ukryte fajne rzeczy, jest i serce. Dobra, tutaj, tu jest jeszcze spluwa. Zabieramy. Dobra, tu chyba wszystko. Tego nie mogę rozwalić, nie? Wygląda jakby można było, ale to można. Ale co mi to da? To jest ciekawe, bo... Skoczyć tam nie mogę. Ciekawe, czy to nie jest jakieś ukryte przejście, wiecie? Ale nie widzę tu żadnego przejścia, żeby można było. No dobra. Właśnie tych przejść tutaj jest bardzo dużo. Tu są jakieś drzwi. Nic się nie chce otworzyć. No i tutaj też nic nie widzę. No dobra. O kurczę. Dobra, chyba już. Taki się go... pokroiło tutaj. Tu jest jakieś przejście. Znaczy on stąd wyskoczył, ale... Nie. To nie będzie tak. Dobra. Dobra, idziemy teraz. Ktoś tu jeszcze, tak? Ma ochotę na... Siekanko. Dobra, jeden z głowy, ale jeszcze słyszę jednego. A to? Dobra, już to wszystko patrzę, ale widzę, że... No nie może być inaczej. Nie chcę być inaczej. Co ja tu mam? To nie bez powodu dali. Musimy sobie to nastawić. Mamy cztery naboje tylko. A to dlatego, że musimy sobie utorować, słuchajcie, tutaj drogę. O, właśnie. Walnąć w to. Przy okazji gościu też ginie. Dobra, weźmy sobie życie, bo ja muszę mieć życie. No i to by było na tyle, tak? Tutaj możemy wyjść. Kurczę, szkoda, że tam nie wiem, co to było. Że tego przejścia nie odkryliśmy. No ale tutaj nie widzę, żeby można było coś rozwalić, żeby można było przejść tutaj jedynie, ale... No nie da rady. Dobra. Nie będziemy męczyć. Tylko po prostu sobie skończymy ten etap. Ah!
już, przesadziłem trochę. Dobra, tędy nie przejdziemy, widzę. Dobra. Zawaliło się przejście. Kurczę. Skądś ty się tutaj wziął? No nie, prawie w momencie. Skubaniec. Dobra. Tutaj nic nie było, prawda? Nie. Następny zombiak. Skubaniec. No. No patrzcie go, no. Co za spryciarz. Dobra, tu nie przejdę. Idzie następny, tak? Więcej was tu nie było. To mi nic nie da. Dobra, następny pacjent. No chodź tu, chodź. Tutaj nie ma na górze nic? Nie mogę tu przejść? Czekajcie, bo najpierw trzeba się pozbyć tego dziadostwa tu. Dobra. Tutaj nie można tu wejść. A zresztą co mi to da, nie? Nie no, można, ale nie, to mi nic nie da. Dobra, ktoś wysadził mi tu most. I z tym mostem, słuchajcie, to też jest taki tutaj bug, można to powiedzieć. Ciężko przeskoczyć przez niego. Ja musiałbym tak sobie najpierw wypróbować. Jak biegnę... O, to takie coś muszę zrobić. Można się zbugować i wpaść do wody, wiecie? O właśnie, na przykład to też mi się stało. Nie wiem, o co chodzi z tym. Raz mi to pójdzie, raz nie. Teraz na przykład nie mogę wejść na ten most. Nie wiem czemu zresztą. To zrobimy inaczej. Weźmiemy go i... zastrzelimy. O. Będziemy mieć przynajmniej spokój. Dobra, mogę to przejść? Mogę. O, widzicie, widzieliście tego kolesia? To jest taki główny wróg nasz. Rozwalił nam przejście. My tak naprawdę będziemy z nim musieli tutaj zawalczyć, ale to dopiero na samym końcu. Dobra, na razie skakanie mi jakoś idzie, ale później, słuchajcie, to będzie... Ło! Katastrofa. O, właśnie to on. Skubaniec. Musimy go dopaść. Kurde. Mało. O, o, o! Dobra. A, widzicie, jakiś mały sekrecik. No, i to by było tutaj na tyle, jeśli chodzi o ten etap. Nie ma tutaj nic, nie. Ile? 14 minut. Szybciutko, co? I 90%, czyli jeszcze, no, gdzieś 10 jest ukrytych. Bo jeśli chodzi o potworów, to potwory, to zabiliśmy wszystkie. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję. Sobie zapiszę i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!